Smocze Widowisko i Wianki nad Wisłą. Bez tych wydarzeń wielu Krakowian nie wyobraża sobie początku wakacji. Tymczasem okazuje się, że co prawda wielka parada smoków na początku czerwca odbędzie się, ale pojawiła się informacja, że może nie być tego wielkiego smoczego widowiska. Czy to możliwe? Z tym pytaniem zwracam się do Andrzeja Kuliga, zastępcy prezydenta Krakowa. Nie wyobrażam sobie tego. Uważam, że te widowiska, zarówno pokaz smoków na Wiśle, jak i wianki, to są markowe produkty naszego miasta. Coś, na co krakowianie zawsze czekają i to musi być utrzymane tak długo, póki my żyjemy. No tak, ale skąd w takim razie ta niepewność? Czy wielu mówi, że to może być wynik tego, że nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Teatru Groteska, który to do tej pory organizował i paradę smoków, i smocze widowisko, i wianki? Być może jest tak, ale też trzeba pamiętać, że takie zmiany organizacyjne czy kadrowe nie mogą wpływać na tak fundamentalne wydarzenia, jak właśnie chociażby te, o których mówimy, czyli paradę smoków i wianki. W związku z tym musimy znaleźć rozwiązanie, które pozwoli dalej kontynuować tą piękną krakowską tradycję. Czy pan prezydent będzie nad tym czuwał? Jakiś w tej chwili, na jakim to jest etapie? Co możemy powiedzieć? Rzeczywiście Krakowskie Biuro Festiwalowe poinformowało o odstąpieniu. Myślę, że jeszcze będą mogli przemyśleć swoją decyzję, bo po prostu te wydarzenia muszą mieć miejsce w Krakowie i myślę, że KBF został powołany po to, żeby realizować tego typu zdarzenia na terenie naszego miasta, ku uciesze nas wszystkich mieszkańców. Czyli co, można mieć nadzieję, że jednak te dwie imprezy odbędą się w tym roku? Tak, absolutnie dołożę wszelkich starań, żeby te dwie imprezy się odbyły w tym roku. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.